naszego zespołu, Michał Kucharczyk. Bardzo prosimy o pytania. To może zanim zacznie się dokładnie konferencja, ja chciałbym z tego tutaj miejsca, bo dowiedziałem się, że będę dzisiaj na konferencji, chciałbym przeprosić sędziego Bartosza Frankowskiego oraz Barego Douglasa za moje chamskie i niesportowe zachowanie w ostatnich minutach meczu. Chciałbym powiedzieć, że było to nieumyślne spowodowanie zderzenia sędziego z Barem i bardzo żałuję tego zderzenia. Dużo emocji. Prosimy o pytania. Dostałem mikrofon, więc może to okej. No dobra. Michał, trudny okres Legia przeżywa w tej chwili. Chciałem zapytać, czy według ciebie to są najtrudniejsze chwile, z jakimi wy się musicie zmierzyć od czasów trenera Macieja Skorszy, kiedy też nie szło najpierw w jego pierwszym sezonie, a potem było to przegrane mistrzostwo, czy może jednak nie jest wcale tak źle i to od środka wygląda zupełnie inaczej? Od kiedy tutaj jestem, mieliśmy wiele ciężkich momentów, z których wychodziliśmy obronną ręką i myślę, że ten okres nie jest tym jednym z najcięższych przypadków, jakie tutaj przeżywamy. Myślę, że jest troszeczkę za dużo tych negatywnych opinii, jeśli chodzi o naszą grę i dyspozycję. I według mnie to jest kwestia czasu, jak wejdziemy na te prawidłowe obroty, bo pokazaliśmy, że w piłkę potrafimy grać, tylko czasami jeszcze szwankują nasze jakby indywidualne zagrania i jeszcze zgranie drużynowe. A czy, bo teraz jedziecie do Gdańska i czy ten Gdańsk to jest coś, co was, boicie się tego meczu w związku z tymi wspomnieniami niezbyt fajnymi z tego miasta? Tam wiadomo, ostatnio w tym roku graliśmy dwa razy, nie udało się wygrać i jest jeszcze to widmo tych dwóch straconych właściwie mistrzostw w tamtym miejscu. Jak do tego meczu podchodzicie w związku z tymi złymi wspomnieniami? Co do meczu z Lechią, najpierw musimy rozegrać mecz z Chojniczanką i jedziemy tam, aby wygrać i spokojnie podchodzić do rewanżu na własnym stadionie. A do meczu z Lechią, no tak jak pan wspomniał, przegraliśmy już trochę tam ważnych meczy i dlatego to w każdym z nas jakby działa tak jakby pozytywnie, jeśli chodzi o mobilizację na ten mecz. W końcu trzeba tam wygrać, co dawno nam się nie udało, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić to, co nam trener na odprawie powie i jeśli dostosujemy się do tego, co sztab szkoleniowy nam przygotuje na ten mecz, to jesteśmy w stanie tam stamtąd przywieźć 3 punkty. Żeby nie było tak negatywnie, to z drugiej strony z Lechią graliśmy miesiąc temu bodajże w Pucharze Polski i poradziliście sobie z nią całkiem pewnie. Było 4-1, był fajny mecz, więc może tutaj jakaś będzie przewaga po waszej stronie. Czy ja wiem, czy będzie przewaga. Tutaj graliśmy na własnym stadionie przed własną publicznością. Tam już nie będziemy tak zażarcie dopingowani przez naszą publiczność, więc troszeczkę ten mecz będzie się różnił, jednak w tym roku już raz Lechię pokonaliśmy, więc chcielibyśmy to powtórzyć jeszcze raz. Proszę. Dzień dobry, Michał. Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Powiedz, 26 mecz będzie to ten z Chojniczanką, 27 z Lechią. Ty opuściłeś tylko dwa w tym sezonie. Gracie więcej w Europie niż czołowe kluby, czy z Anglii, czy Hiszpanii. Odczuwasz trudy tego sezonu, mimo że mamy dopiero, no tak naprawdę ledwo połowa minęła tych meczów, bo jeszcze sporo zostało, 20 do rozegrania. No tak, rozegraliśmy już trochę więcej spotkań niż inne kluby w Ekstraklasie. Ale taki jest sport, jesteśmy do tego przygotowani, w końcu
chcemy grać w Polsce co 3 dni, więc jesteśmy już przyzwyczajeni do tego. W końcu gramy już trzeci sezon i jakoś to nie sprawia problemów. Może te zmęczenie będziemy już odczuwać pod koniec roku, jednak zrobimy wszystko ze sztabem medycznym, aby to zmęczenie było jak najmniejsze i żebyśmy byli do każdego meczu przygotowani. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Chciałbym zapytać najpierw o ten mecz z Chojniczanką, bo to jest drużyna, która jest prawie na dnie tabeli pierwszej ligi, ostatnio przegrywa bardzo dużo. Czy dla Was to będzie taki spacerek, czy czegoś się obawiacie? Znaczy, to na pewno nie będzie spacerek, bo jak to się mówi, mecz pucharowy rządzi się własnymi prawami. Jednak my, tak jak powiedziałem wcześniej, jedziemy tam, aby wygrać ten mecz i zapewnić sobie spokojny rewanż na własnym stadionie. To jeszcze o mecz z Lechią chciałem zapytać, bo jest tam kilku zawodników, na których szczególnie należy zwrócić uwagę, a na którego wy szczególnie zwracacie uwagę i którego będziecie szczególnie pilnować. Czyli to byśmy musieli zastosować krycie indywidualne na każdego zawodnika Lechii, bo jest tam wielu zdolnych chłopaków. Jednak my gramy drużynowo i jeśli wszystkie formacje będą spójnie działać, to myślę, że nie powinniśmy się obawiać o pozytywny wynik tego meczu. A oprócz tej gry drużynowej, gdzie jeszcze upatrujecie się klucza do zwycięstwa? W ostatnim meczu pucharowym 3 bramki zdobyliśmy po stałych fragmentach gry, więc nie oszukujmy, że czujemy się mocni w tym akurat w tej akurat sytuacji. I na pewno weźmiemy to pod uwagę, że w ostatnim meczu pucharowym strzeliliśmy z Lechią 3 bramki, więc jak dobrze ich raz rozliczyliśmy ich stałe fragmenty, to myślę, że drugi raz tak samo nam się uda. Michał, jeszcze chciałem zapytać, jak ty wytłumaczysz, że Legia nie umie wygrać meczu w lidze, bo z 10 chyba ostatnich dwa tylko mecze wygrała i ta przewaga do Piasta no cały czas kończy się właściwie półmetek rundy, ona nie maleje. I druga sprawa, wiem, że to nie ty za to bezpośrednio odpowiadasz, ale 13 kolejnych meczów ze straconą bramką, no to jak tutaj wyliczyli koledzy ze sport.pl, to przed wojną ostatni raz Legia miała taką serię. Ciężko coś na ten temat odpowiedzieć. Rzeczywiście mało tych zwycięstw ostatnio w lidze. Myśleliśmy, że ta wygrana z Krakowią już jakby zakończy tą fatalną serię, jednak przyszła niedziela i znowu nie wygraliśmy spotkania. Co do straconych bramek, tak samo mogę się zgodzić, że jak na nasz zespół to jest trochę za dużo. Chociaż też by na to nikt nie patrzył, gdybyśmy wygrywali te spotkania, gdybyśmy strzelali tą jedną bramkę więcej, jednak tak nie jest. No i musimy popracować rzeczywiście nad naszą grą obronną, bo mamy taki potencjał z przodu, że jeśli my nie stracimy bramki, to wtedy na pewno my z przodu coś strzelimy i zdobędziemy 3 punkty. A powiedz, czy twoja rola w zespole zmieniła się po przyjściu trenera Czerczesowa? Czy masz inne zadania, czy na skrzydle, no to wiadomo, co należy do zawodnika biegającego blisko linii bocznej? Czy na pewno zmienił się nasz system gry. Każdy jak kiedyś był przypisany do pozycji, tak teraz też, tylko że są wyjątki, że mamy więcej swobody do poruszania się na boisku i jeśli chodzi o grę obronną, każdy ma być tam, gdzie jest przypisany, jednak w ataku możemy się rotować i ta gra, myślę, że z przodu wygląda lepiej niż w ostatnich czasach.